Siemanko, dzisiaj pokażę Wam, przedstawię trzy metody wzmacniania karoserii do modeli zdalnie sterowanych samochodów. Na przestrzeni wielu lat miałem do czynienia z wieloma karoseriami, z wieloma metodami wzmocnienia tych karoserii. Dzisiaj pokażę Wam dokładnie trzy, opowiem, które są ok, które warto stosować, a których się nie opłaca. W naszym sklepie dostaniesz części do modeli Traxxas, Maverick, Arma, BSD oraz innych marek. Części tuningowe, koła, karoserie oraz akumulatory, ładowarki i aparatury. Pierwsza metoda, którą stosowaliśmy jeszcze w sumie jakiś czas temu i od których tak naprawdę zaczynaliśmy, to jest wiadomo niby sprawdzona metoda żywicy epoksydowej i tkaniny szklanej. Jednakże to jest dobra metoda do takich, że tak powiem, wzmocnień elementów, które są praktycznie nieruchome, tak? Nieruchome, które się, że tak powiem, nie odkształcają i nie ma, że tak powiem, żadnych uderzeń, tak? Jeżeli chodzi o karoserię, to ta metoda totalnie jej się nie opłaca robić, nie opłaca jej się stosować, ponieważ ta żywica epoksydowa jest po prostu już później tak twarda, że się po prostu, ona się nie połamie, ale ona się odklei. Po prostu się odklei od tej karoserii i to będzie latać tutaj, będzie to brzydko i summa summarum dalej będzie karoseria się degradować. Więc tego nie polecam pod żadnym pozorem. Przejdziemy do kolejnej metody. Kolejna metoda to w sumie kolejna metoda, którą stosowaliśmy, która jest w sumie bardzo prosta tak naprawdę i tutaj sobie żadnych rąk nie pokleimy, ani żywicą, ani żadnymi klejami. To jest zastosowanie po prostu taśmy, najlepiej do plandek albo taśma, na przykład jest taka taśma Gorilla Tape, bardzo mocna, jest bardzo dużo kleju, więc bardzo dobrze trzyma. I wtedy taką karoserię sobie wyklejamy. Z tym, że moja karoseria już jest naprawdę po przejściach, że tak powiem, zniosła wiele, dalej tak czy inaczej to się w jakiś sposób degraduje, ale wolniej. To jest jakaś metoda, która trwa jakiś czas i w sumie też ją polecam, na przykład wzmocnić karoserię do modeli, które nie, że tak powiem, nie osiągają jakichś zawrotnych prędkości, tak, bo wiadomo, im prędkość wyższa, tym, że tak powiem, uderzenie mocniejsze i katastrofa i łamiemy karoserię, nie? Do takich naprawdę hardkorowych już modeli szybkich, co osiągają prędkości 80-100 km na godzinę, to warto już wzmocnić, zrobić te najlepsze wzmocnienia, jakie są dostępne, że tak powiem, dla zwykłego człowieka, takiego zwykłego Kowalskiego, tak? I właśnie teraz to będzie ta opcja. Tutaj mam karoserię, to akurat jest karoseria od Strady, jest fajnie wzmocniona, już jest wzmocniona, tak naprawdę dzisiaj jeszcze ją podklejam, kiedyś ona była klejona, tu widać już, że tak powiem, jest brudna, kurz, ale na wierzch jeszcze dałem jeszcze jedną warstwę, że tak powiem, silikonu, pogrubiłem ją. Patrzcie, w jaki sposób ją wyginam. No wiadomo, że tak naprawdę każdą karoserię tak wygnę, ale podczas uderzeń uwierzcie mi, że ona to po prostu więcej, o wiele więcej znosi. Zimą praktycznie bardzo podobnie pracuje i też bardzo dużo wytrzymuje. Ta karoseria była sporo jeżdżona i praktycznie tylko tutaj ten jeden element został pęknięty w tym przymocowaniu, że tak powiem, przy wieżyczce. Jednakże dlatego, że tutaj bardzo mało silikonu było dane i siatka troszeczkę odstawała, to też dlatego. Tutaj mamy karoserię od Slasha 2WD. Fajna karoseria. Też ją wzmocnimy. Akurat tutaj już była karoseria może nie tyle wzmocniona, ale była nawet naprawiana. Tutaj bardzo dużo, że tak powiem, tych elementów, takich pęknięć, widzicie te wszystkie elementy. To są powycierane elementy, popękane, jakieś dziury, z tyłu w ogóle bardzo źle to wyglądało, tak? Tutaj wszędzie popękane było, tu było wszystko rozwalone. Ja to podkleiłem, najpierw podkleiłem z tej strony, dokładnie z góry taśmą, żeby to mniej więcej jakoś złapać, połapałem to wszystko, a tutaj od środka po prostu wykleiłem siatką do łączenia płyt GK i dałem silikon. I właśnie to jest trzecia metoda, czyli używamy siatki do łączenia płyt GK i na przykład takiego kleju silikonowego. To jest klej montażowy. Ta karoseria ma drugie życie, bo już, że tak powiem, bliżej do śmietnika jej było jak do jakiejkolwiek przydatności, tak? Teraz ma się dobrze. Jak będzie trzeba, to jeszcze ją podkleję, tak? Zawsze można dać więcej warstw. To już zrobiliśmy, mam więcej karoserii tam na zapleczu, które już naprawdę wzmocniłem do Sledge'a, do XRT. Ostatnio też wzmacniałem, w sumie dzisiaj ostatnie klejenia były. I to są najlepsze opcje, a ja dokładnie jeszcze wytłumaczę, w jaki sposób dobrać też siatkę. Słuchajcie, wiele siatek jest na rynku. Niektóre siatki są twarde. I że tak powiem, one są twarde, one, że tak powiem, one się, że tak powiem, odkształcają, tak? Czyli jak zegniemy ją, no to ona zaraz wróci do tego samego, że tak powiem, tej samej struktury, tak? Ale też jest taśma, którą już dawno wyczaiłem, marki Sclay.
tylko ta siatka, najlepiej właśnie ta 5-centymetrowa szerokość, ona jest bardzo mięciutka. Ona jest, patrzcie, ona jest jak materiałowa, o, bardzo mięciutka jest. I jest o wiele lepsza podczas klejenia, bo możemy najpierw całą, że tak powiem, karoserię sobie wykleić, tak jak ja już to właśnie robię. Zanim zaczniemy wyklejać, to pamiętajcie, żeby wyczyścić, odpuścić tą karoserię, tak? I możemy przechodzić do klejenia. Ja tu robię tak naprawdę małe kawałki, tne. Może 20-centymetrowe, 15 i sobie powoli tutaj przykleję. I przykleję tak od środka. I ona fajnie już tutaj nam klei. Ona fajnie już nam się klei, fajnie przylega. A na przykład, jeżeli użyję takiej siatki, która jest, że tak powiem, no jest twardsza. Ta siatka jest twardsza. Kleju ma, bym powiedział, tyle samo, jednakże ona się gorzej trzyma. Tak, ona się odkształca. Ja tutaj przykleję, tu w tym miejscu. I ona zaraz mi będzie się, że tak powiem, odklejać. O, już tu mi się odkleiła w tym miejscu. O. Przyklejam tutaj tak samo. Widzicie? I ona już odstaje. Ta siatka 5-centymetrowa nie odstaje. I tylko to kupujcie. Naprawdę warto, nie będziecie się po prostu denerwować. Więcej pasków nawalicie, że tak powiem, pokleicie, ale będzie ta robota szła o wiele, wiele lepiej, o wiele przyjemniej. Więc tą siatkę wywalam. Ona, że tak powiem, się nadaje do takich dużych już karoserii, ale też prostych, żeby nie miała jakichś tam udziwnień, tak? Na przykład karoseria klejem od XRT, no to masakryczna karoseria do klejenia. Jest karoseria, tu mamy jakieś wgłębienia, tak? Tu mamy wgłębienie. Tutaj tak samo mieliśmy takie nierówności, takie fałdki. Cały tył to był bardzo problematyczny, nie? Dałem radę, zrobiłem to. Dałem tutaj w tych miejscach, tutaj gdzie mamy, tak, zderzak, z tyłu tak samo. Dałem po 4 warstwy takiej siatki spokojnie. Dużo silikonu, wiadomo, ciężar doszedł, ale no, wytrzymałość będzie na pewno. Dodatkowo pod ostatnio patent podłapałem od jednego znajomych, który przyjeżdżał na nasze pojazdówki i przyjechał z karoserią, z modelem dokładnie X-Max i karoserią Armor i miał taką fajną tutaj, że tak powiem, taką obramówkę. Ja się pytam, co to jest? On mówi, to jest taka specjalna uszczelka krawędziowa do blach. Mówię, kurde, jak to fajnie wygląda, nie? Nawet wzmacnia te, że tak powiem, ranty. Super efekt daje, nie? I sobie myślę, dobra, no to zastosuję, zobaczymy, zastosowałem, fajnie to wygląda, jeszcze zobaczymy, jak to będzie spisywać się w terenie. A na koniec też pokażę, jak ewentualnie zamontować taką uszczelkę. Tak naprawdę, ale to już pokażę, to już na koniec, także oglądajcie. I jeszcze jeden tip, że tak powiem, wskazówka, jeżeli macie tu jakieś dziury, tutaj na przykład na słupki karoserii, tutaj akurat miałem na światła, czy na lusterka, można zakleić sobie z drugiej strony, że tak powiem, kawałkami taśmy, żeby ten silikon nie wyłaził z drugiej strony, żeby nie babrał nam karoserii, tak? Więc ja to od razu sobie pozaklejam za pamięci. Poświęcamy tutaj czas i oszczędzamy pieniądze w tym momencie, tak, bo wzmacniając karoserię, naprawdę taką karoserię już później mamy na lata i możemy latać, lecimy dalej. Najtrudniej będzie kleić tutaj przy zderzaku te ranty takie. Tu siatka jednak troszeczkę ona już zaczyna odstawać. Pomimo tego, że ona jest mięciutka, no to ciężko je tutaj, że tak powiem, dobrze dokleić będzie. No, ale to ale damy radę. Bardzo ważne, żeby ten silikon, że tak powiem, w sumie większość silikonów bardzo szybko schnie. To jest klej silikonowy i to jest taki właśnie bardzo szybki klej, który bardzo szybko wiąże. I o to właśnie chodzi, żeby szybko wiązał i kawałek po kawałku sobie kleimy. On wtedy jak szybko wiąże, to możemy jeszcze w tym momencie takiego już wiązania większej lepkości,
docisnąć tą siatkę, żeby ona bardziej trzymała się, tak, karoserii, była bardziej przyklejona. Karoseria jest cała wyklejona i teraz lecimy z silikonem i jeszcze do rozprowadzania silikonu najlepiej kawałek jakiegoś kartonika. Mam kartonik, mam rękawiczki, czyli kartonikiem, to nawet zwykły kartonik, ogniecimy, jakoś później będziemy mogli rozprowadzać. Drugi, ewentualnie troszeczkę węższy na te elementy karoserii, tak, gdzie są jakieś tam mocne wgłębienia, żebyśmy mieli lepsze dojście. O, o. Okay. Jest pistolet. Strzelamy. Dobra, lecimy z tematem. O. Zaczniemy od tyłu. Tu gdzieś siatka odstaje, ale tu mówię, tu nie ma jeszcze tragedii naprawdę. Ona przylega, pierwsza warstwa najlepiej przylega do gołej karoserii. Później ta siatka, jak na siatkę kleimy, no to wiadomo, że będzie bardziej odstawać. Dobra. I możemy lecieć, tak naprawdę możemy lecieć drugą warstwą. No dobrze, lecimy z drugą warstwą. Oczywiście nie będę przesadzać, to jest mała karoseria, więc nie będę jej, nie wiadomo jak wzmacniał. Prędkości też w tym modelu nie są zawrotne. Więc wzmocnię tylko, że tak powiem, ten tył, tak, bo jest najbardziej narażony na uderzenie, no i przód wiadomo. Są dwie metody, albo kleimy, że tak powiem, jeszcze doklejamy do tego świeżego, jeszcze póki co, jeszcze świeżego silikonu, warstwy, tak? Jednakże tutaj w niektórych elementach mam mało już silikonu. Siatka troszeczkę podstawała, więc dam jednak najpierw tego silikonu. Tyle wystarczy. O, rozsmaruję. Jest taki moment, gdzie silikon jeszcze jest taką galaretką, ale on już, że tak powiem, nie przyklei ci się nawet do rękawiczek, tak? Więc można
kurde, bez problemu można normalnie wciskać tą siatkę, tak? Wtapiać bym powiedział. I robota jest no, bardzo, bardzo przyjemna wtedy. Druga warstwa siatki. Z przodu i z tyłu. I na butnikach. Przyklejona. Teraz to jest dobry moment, żeby po całości już fajnie zaciągnąć ostatnią warstwę silikonu. I to będzie już końcówka nasza. Czyli smarujemy jakiś tam kawałek. Bierzemy dobrą packę. Niech będzie to nasza packa. Niech będzie, że ona jest dobra. Niech będzie, że ona jest dobra. No i smarujemy po całości. No i dobra, druga warstwa położona, teraz czas odciąć te, że tak powiem, niepotrzebne elementy, które tutaj są widoczne, które wystają, czyli siatka z klejem, po prostu z silikonem. Mam nadzieję, że mi to w miarę szybko pójdzie. No, ogólnie silikon jeszcze jest dosyć świeży, więc jeżeli chcemy to zrobić od razu, to będzie troszeczkę ciężko. Ja troszeczkę się wyrwałem, za szybko chcę to zrobić, ale jak już zacząłem, to skończę, nie? A wy po prostu poczekajcie do, po prostu aż wyschnie, no lepiej do następnego dnia. Wtedy na spokojnie sobie będziecie mogli to odciąć. Nie idzie tego ciąć już. Dobra, koniec. Możemy już zakładać naszą karoserię, robić fajne fotki i iść katować model. Możemy uderzać w cokolwiek chcecie. Ta karoseria naprawdę bardzo dużo teraz zniesie. Mam nadzieję, że będzie po prostu niezniszczalna. Mam nadzieję, że spokojnie rok, dwa posłuży, zwłaszcza kiedy będą modelami jeździć dzieci. Dobra. To będzie koniec na dzisiaj. Jeżeli materiał jest przydatny dla Ciebie, uważasz, że niesie ze sobą jakąś wartość, że pomógł Tobie i że będziesz korzystać z tych rad, z tych wszystkich sposobów, a najważniejszy jest jeden, jedyny praktycznie słuszny, czyli silikon, klej silikonowy i siatka. Ale siatka też pamiętaj, żeby to była siatka dokładnie ta. Wąska, mięciutka, żeby te kleje nie było bardzo przyjemne i proste. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych materiałach.